korzystne wpłaty na fundusz emerytalny RSP poza gorącym sezonem? Dlaczego by nie? Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza oferuje obecnie przez krótki czas inwestycje GIC, RSP i RIF z oprocentowaniem rocznym 4,6%. Tak jest, 4,6%. Odsetki dopisywane co roku do sumy depozytu zwiększają każdorazowo kwotę podlegającą oprocentowaniu. Po pełnej informacji prosimy dzwonić do naszego call center albo odwiedzić najbliższy oddział Credit Union. Zapraszamy. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Czech PKO to bezpieczeństwo i wygoda. Aha, jest również najtańszy. Do nabycia w biurach PKO oraz we wszystkich oddziałach Credit Union. Dwa tygodnie temu panie z obchodzącego jubileusz 50-lecia Stowarzyszenia Marii Curie Skłodowskiej gościły w torontońskim ratuszu, gdzie przyjęły kolejne wyrazy uznania za swą wieloletnią pracę charytatywną. Prawie 40 pań, niektóre z bliskimi osobami, było gośćmi znanego radnego okręgu Etobicoke-Lakeshore Piotra Milczyna, reprezentującego na tym spotkaniu mera Toronto Davida Millera. To szef Rady Miejskiej Toronto, któremu inne obowiązki uniemożliwiły przybyć na spotkanie, pragnął przekazać Stowarzyszeniu Marii Curie Skłodowskiej gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia. Witając zgromadzonych, Piotr Milczyn powiedział m.in. In the city of Toronto, we have many organizations that do wonderful work, but what most of them share in common is it's the ladies that do all the hard work. So this is very much a celebration of all the wonderful Polish ladies in Toronto and their other friends and their husbands and partners who have helped over the last 50 years to ensure that the name of Marie Curie Skłodowska, one of the most famous Polish women ever, is maintained, and that the work that she initiated in science is continued through the many activities that you do in terms of bursaries and scholarships and so on. Radny, zresztą jedyny w Toronto radny polskiego pochodzenia, odczytał przybyłym paniom list gratulacyjny mera Millera w pięknych słowach wyrażającego najwyższe uznanie za dziesiątki lat pracy charytatywnej na rzecz potrzebujących nie tylko w Kanadzie, ale także w Polsce i Republice Południowej Afryki. The association, through the commitment and support of its volunteers, has supported numerous local and international charitable, cultural and educational projects in the Polish-Canadian community, with funds benefiting hospitals, seniors' residences and women's shelters. Volunteerism is a noble undertaking that yields tremendous personal satisfaction and impacts the lives of others in very meaningful ways. Volunteers at the Marie Curie Skłodowska Association can be extremely proud of the role and effect their work has had in many lives. Their generous gift of time exemplifies the true spirit of our city and has made a real difference in many lives. Krótki zarys historii i działalności Stowarzyszenia Marii Curie Skłodowskiej przedstawiła jego prezes, pani Adele Simpson. Rozwinęła wymienione w liście Davida Millera akcje charytatywne, początki organizacji, wspominając także o przyznawanych od 1966 roku stypendiach dla studentek nauk ścisłych. Pani Simpson przypomniała oczywiście ogłoszony podczas jubileuszowego bankietu dar w wysokości aż 100 tysięcy dolarów dla Uniwersytetu Torontońskiego na założenie wieczystego funduszu stypendialnego imienia Marii Curie Skłodowskiej dla dwóch studentek i doktorantki nauk ścisłych. To celebrate our 50th anniversary, the MCSA presented the University of Toronto with an endowment for $100,000, which is being matched by the university and the province for a total of $200,000 to establish two underground scholarships and one graduate scholarship for females in the sciences program in the name of Marie Skłodowska Curie. Marie Curie Skłodowska Association, and in perpetuity. As Canadians of Polish descent, we are proud of our
accomplishments. We have not made headlines, but have made a difference in the lives of many. Countless hours and our abilities have contributed to the betterment of the community. By hosting this reception, the City of Toronto has shown that members' contributions really do count.